Dzień dobry, witamy widzów kanału Spożywcza TV oraz portali hultidetal.pl oraz agronomist.pl i zapraszamy Państwa na program Gabinet Spożywczy. Ja się nazywam Wojciech Szeląg, jest ze mną pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri Hub Banku BNP Paribas. A naszym i Państwa gościem jest dziś pan Wojciech Bauman, członek zarządu i dyrektor do spraw produktów żywnościowych zakładów Kruszwica SA łamane na Bunkę Company. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, musimy zapytać oczywiście o pandemię na początek. Jak ona wpłynęła na państwa działalność. Część, duża część gospodarki została sparaliżowana kolejnymi falami. Raz krócej, raz dłużej. Więc po pierwsze, jak Państwo poradzili sobie z tymi ograniczeniami? Po drugie, jakie Pan widzi długofalowe następstwa tego, co się przez te miesiące zdarzyło? To, to, to zacznę od tego, co się zdarzyło. To pewnie nie będę odkrywczy, bo to większość. Takich firm jak nasze, jak myśmy obserwowali z różnych powodów, co się dzieje w, w informacjach dotyczących, jak się organizują te firmy, to w takich trzech obszarach można było powiedzieć, te zmiany nastąpiły. Takim wewnętrznym, w tym, co dotyczy organizacji wewnętrznej i bezpieczeństwa pracowników, w tym, co do, dotyczy popytu. I jakieś tam łańcucha, łańcucha dostaw, tak? bo to in, gdzie indziej to też przebiegało w różny, dynamiczny sposób. I teraz organizacyjnie no, wydaje mi się, że my byliśmy tam takim przykładem, e, chociaż właśnie o tym nie krzyczeliśmy, że nam się udało. To znaczy y, udało nam się zadbać o bezpieczeństwo pracowników, nie mieliśmy zbyt dużo zachorowań, staraliśmy się. Oczywiście była kwestia, ile osób z biur pracuje i w jaki sposób. To, to nie były łatwe decyzje. Teraz to wszystkim się wydaje, że to wszystko łatwe decyzje, ale w takich firmach, w których my pracujemy, w których y, y, osoby biurowe są jednak mniejszością. I bardzo dużo pracowników pracuje na liniach i musiało przyjeżdżać, musiało przyjeżdżać często transportem zbiorowym, nawet w tym okresie takim naj, naj, największego strachu największych y, y, ilości y, infekcji dziennych, gdzie czytaliśmy, teraz to już trochę w zapomnienie poszło, y, a może przyzwyczailiśmy się, ale w każdym razie to nie były trudne decyzje wtedy, żeby ktoś miał. Dużo bezpieczniej, mógł zostać sobie w domu, prawda? Ale, ale staraliśmy się to robić dobrze, komunikując się z ludźmi, będąc bardzo wdzięcznymi tym, którzy musieli przyjeżdżać i przyjeżdżali. Nikt się nie migał. Mieliśmy świetnie to zorganizowane. Oczywiście, tak większość firm, takich czy dużych organizacji, jak jest tam powyżej 100, 200, 1000 osób, to co u nas, no to trzeba robić codzienne jakieś tam wręcz. E, e, Rozmowy, co się dzieje, kto zachorował, kto nie zachorował, i tak dalej. No, i to było, to było trudne, żmudne czasowo dla, dla tych ludzi zarządzających, ale też dla ludzi na różnych miejscach nauczyć się tych maseczek. No to, co wszyscy przeszliśmy, to trzeba pamiętać, że to nie było łatwe dla, dla, dla nikogo, myślę, na świecie, a, a i w Polsce. I udało się nam. Jeżeli chodzi o popyt, to. A może i dobrze, bo teraz nastąpiły takie momenty, że, że, że jest jeszcze gorzej właściwie, to znaczy nieprzewidywalność tego, co się stało. Myśmy się domyślali, że ponieważ gastronomia została zamknięta, to przesunie się jakoś wolumeny. Tylko pamiętacie, nastąpił tam chyba to był marzec czy luty 2000 roku. Gdy nastąpiło takie wykupywanie. No, nie wyobrażam sobie. 20, tak. Nie wyobrażam sobie kolegów z, z, z biznesu papierowego i papier toaletowy, który był wykupywany, ale to wiele produktów, woda i tak dalej. Był taki miesiąc, że to, to był wzrost sprzedaży, taki, za którym wyczyścił nam magazyny, i tak nie mogliśmy nastarczać. I później. Przesunięcie do sprzedaży, bo my załatwiamy właściwie wszystkie kanały. My sprzedajemy i do gastronomii, i do cukierników, których współpracę sobie bardzo cenimy, i do e, klientów detalicznych, z którymi mocno współpracujemy na długookresowych umowach, w różny sposób, prawda, i z markami, i z markami prywatnymi. I też e, e, część industrialną, to znaczy e, duże firmy, e, tak jak Nestle, Unilever, też się u nas zaopatrują na różnych poziomach, czy w Kruszwicz, czy w Bungę w ogóle. I w związku z tym wszystko, to wszystko było inaczej właściwie, to znaczy te wolumeny były inne, a dla nas 10%, 20% zaburzenia wolumenowego miesięcznego to już jest bardzo dużo. To, to, to już jest zupełnie inny. No i na to dodatkowo łańcuchy dostaw, które, które na szczęście dla nas. Nic się wielkiego nie stało. Muszę powiedzieć, że wszyscy nasi dostawcy i to była naprawdę duża przyjemność obserwowania, zrozumienia dostawców, dostawców opakowań i tak no, ja, dalej. Ja to odbieram bardzo pozytywnie, bo biznes też się rozumiał i sobie pomagał. Nie, 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 trudno było powiedzieć, że myśmy wpatrywali się w umowy. Myśmy w ogóle wykopywali umów, w których patrzyliśmy co kto powinien, tak? tylko staraliśmy się rozwiązywać problemy. Także to był, by, by, by. ja widzę ten, oprócz tego, że nas dotknęło to, to w sensie biznesowym to raczej pozytywnie. A, a konsekwencje? No ja właśnie. nawet nie wiem, jakie są te konsekwencje. <tuszelno> Wiedzą panowie, dlaczego? Bo patrząc na rynek pracy, myśmy się spodziewali, spodziewali wszyscy chyba, no ja nie byłem, myślę, wyjątkiem spowolnienia gospodarczego tak. związanego z COVIDem. W związku z tym przeniesienia y, siły na y, y, pracodawcę z pracobiorcy jest zupełnie inaczej. My widzimy dużą siłę pracobiorcy, który, który, pracowników na, na rynku jest coraz trudniejsze, utrzymanie ich wymaga dużo zabiegów, które myślę w różny sposób też atmosferą pracy staramy się bezpieczeństwem, staramy się, staramy się po covidowo też robić, ale to, to rok temu tak nie przewidywaliśmy, że po COVID się stanie. No, no i wiele takich tematach Yy, na, na przykład yy, popytu w gastronomii tak nagłego przyrostu od zera do, 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 do bardzo dużych yy, ilości produktu sprzedawanego w tym kierunku. Myśmy te też się nie spodziewali, to też przerosło nasze oczekiwania. A jeśli chodzi o Państwa yy, produkty, to czy były też takie zaskoczenia, że coś, co wydawało się przed pandemią, że będzie hitem, okazywało się nim nie być. Albo dokładnie odwrotnie, coś, co państwo, na przykład y, jakiś produkt, który państwo zamierzali, nie wiem, ograniczać produkcję, nagle się okazało, że on jest bardziej pożądany, zupełnie nieoczekiwany. Nie, wie pan, nie, nie mieliśmy aż tak... Dramatycznych zmian. My, myśmy, mimo że mamy coś w butelkach, myśmy i mamy linię do butelkowania. Myśmy nigdy nie wprowadzili produktu, który szalą wtedy, mianowicie czegoś do dezynfekcji rąk. W związku z tym nie mieliśmy takich aż zmian, ale tak, to nie mieliśmy. Ja bym w ogóle uważał, że są chyba inne drivery przemian, inne powody przemian popytu. Niż, y, niż COVID tylko, których my trochę nie zauważamy. Przynajmniej ja nie zauważam i staram się teraz doszukiwać, dlatego że COVID nam przysłonił bardzo wiele innych rzeczy. Może on był y, jakimś katalizatorem przyspieszenia zmian. No ale... właśnie, niektórzy mówią w różnych branżach, że <laughs> tak naprawdę y, zmiany, które nadeszły w trakcie COVID-u, to nie jest coś, co. To jest to, co i tak się musiało stać, tylko przez COVID stało się szybciej. Tak, no. Pewnie jestem jednym z mnóstwa osób, które nas słuchają, który stara się coś tam czytać i, i czyta te rzeczy, które, które ostatnio wyszły na świecie i, i modnego Harari'ego, i on tam sobie opowiada o tym, że właściwie infekcje już przewidywał. To było trzy lata, jak napisał chyba w sapiens książce, że, że, że to musi się zdarzyć. To niebezpieczeństwo istnieje. I naukowcy, jak później wywiady z nimi, to wszyscy przewidywali, że coś takiego musi się zdarzyć. Myślę, że są inne rzeczy, których nie przewidywaliśmy, które się zdarzyły. No to zmiany w łańcuchu dostaw globalnym to, to, to ja nie słyszałem, żeby ktoś, przynajmniej u mnie w firmie i w otoczeniu, przewidywał, że to tak się zmieni, że kontener z Chin nagle będzie kosztował tyle więcej, że rzepak będzie kosztował 2,5 razy za tyle nasiona rzepaku, prawie co, co w niskich okresach zeszłego, czy tam sprzed dwóch lat. No to są zmiany tak nagłe. I nie, nie mówię tylko o zmianach cenowych, bo zmiany cenowe odzwierciedlają popyt i podaż. Tak? Coś się dzieje na rynku takiego, co, co się zmienia. Co, co... Panie profesorze, właśnie ja o, o tą zmienność chciałem spytać, bo tak jak pan powiedział, jesteście liderem rynkowym, znaczy to też jakby... To, to, to jest po prostu fakt, że zakłady tłuszczowe kruszwieca są największym odsetkiem tłuszczy olejów roślinnych w Polsce, a bungę na świecie. I właśnie o tą perspektywę trochę, trochę globalną, o której Pan wspominał, chciałem spytać, bo tak jak Pan też już y, wspomniał nam tutaj, że te ceny roślin oleistych y, y, poszły najbardziej do, do góry. W, wersus praktycznie ten okres 2010-2013, kiedy też mieliśmy takie wzrosty. Widzimy, że ceny rzepaku są, są, są rekordowo wysokie, czy to w Polsce, czy to na świecie. Odczuwamy to na półce sklepowej, bo widzimy, że produkty tłuszczowe są około 40% droższe, a sam olej 55%. No i z perspektywy faktycznie 55% droższe niż, niż miało to miejsce rok wcześniej. No i pytanie takie faktycznie, jak te wydarzenia wpływają na Państwa działalność i no jak mają wyglądać następne miesiące? Wiem, że to jest takie pytanie... Typu co będzie. co będzie, natomiast nie zmienia to faktu, no, że mimo wszystko próbujemy się z tą, z tą niepewnością y, mierzyć. Jak pan na to patrzy, panie Wojciechu? Tak, po pierwsze ja patrzę na to, że y, pewna stabilizacja moim zdaniem musi w pewnym momencie nastąpić. Nawet jeżeli to będzie stabilizacja st stabilnego, st 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 stabilnej inflacji, na wyższym poziomie, ale w miarę stabilnej, przewidywalnej inflacji. My, ja, ja się przyznam, myślę, że cały system nie był przygotowany do takiego poziomu inflacji, szczególnie w, w żywności i szczególnie w olejach. Te, ten system był nastawiony na negocjacje cenowe raz do roku. To jest, to, to jest dla nas nieakceptowalne. Teraz my po prostu nie, nie możemy tego robić. Bardzo byśmy chcieli, bo to nam ułatwia życie, klientom, wszystkim ułatwia życie, ale to jest niewykonalne. Tak? Nieprzewidywalność jest taka. Także następuje dużo zmian. Ja uważam, że. Że wrócimy do pewnego rodzaju stabilności, tylko my jeszcze nie wiemy, co ta stabilność będzie, um, jakie algorytmy będą tą stabilność większą opisywały. Um, no to jest jedno, I, 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 ale drugie są. Mo, moim zdaniem, to, się, co się dzieje w roślinach oleistych, no to jest y, y, znowu. I w ogóle w rolnictwie to będzie się zmieniało. Myśmy przed, przed tym programem um, trochę rozmawiali na, na różne tematy gospodarcze i mówiliśmy o, o, o tym, jak zmienia się rolnictwo, jak zmienia się oczekiwania też Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej w, w kwestii zielonego rozwoju i tego, co będzie się działo na przyszłość. I te to, to, to są też trochę. Yy, Konieczność ze względu na klimat, ale to jest droga w, w, w nieznane, bo, bo fajnie się o tym mówi, ale konieczność płodozmian czy tam różnej różnorodności roślinnej będzie wiązała się z wyższymi kosztami.